Witamy Was serdecznie i zapraszamy do wysłuchania bajeczki Ezopa Osioł i głupi wilk. Kiedy osioł pasł się na łące, zjawił się głodny wilk i zagroził. Ośle, będę cię miał dziś na obiad, zjem cię całego, zawarczał. A osioł, udając, że kuleje, ciągnął za sobą tylną nogę i wrzeszczał. Au, au, panie wilku, zanim mnie zjesz, powinieneś najpierw wyjąć kolec z mojej nogi. Dlaczego miałbym być tak dla ciebie dobry? Zapytał wilk. Dlatego, bo jeżeli mnie zjesz, to kolec z mojej nogi utkwi ci w gardle, odpowiedział osioł. Zbity z tropu wilk pomyślał. To byłoby straszne. Jeżeli kolec w nodze sprawia mu aż tyle bólu, to w moim gardle byłoby to okropnie bolesne. Zgoda, zjem go, ale najpierw wyjmę kolec. Wilk podniósł nogę osła, w której rzekomo tkwił kolec. Gdzie jest? Nie mogę go znaleźć. Wilk patrzył w dół na nogę osła, szukając kolca. A wtedy osioł drugą nogą kopnął go z całej siły w pysk. Kopnął tak mocno, że wybił wszystkie ostre kły wilka. Teraz już wilk nie mógł zjeść osła. Z żalem powiedział. A to pech! Nie powinienem starać się wyleczyć jego nogi. Morał? Nawet w chwilach niebezpieczeństwa powinniśmy starać się myśleć rozsądnie i działać mądrze, tak jak to uczynił osioł. Dziękuję.